Partnerem odcinka jest Fundacja Uczciwej Bankowości, z której pomocy warto skorzystać nie tylko, gdy jesteś frankowiczem. Więcej szczegółów na końcu. Hej, w Polsce obecnie, i mam wrażenie, że już od dawna, funkcjonuje szereg dość negatywnych skojarzeń, stereotypów na temat posiadania dzieci. No wiadomo, matki, bąbelki, kaszojady, gówniaki i tak dalej. A już szczególnie wobec osób, które mają więcej dzieci. I dodatkowo nasiliło się to chyba w ostatnich 8 latach, no bo teraz jeżeli ktoś ma kilkoro dzieci, no to wiadomo, patusiarnie, alkoholizm, nieroby ciągnące 500+, i na pewno głosuje na PiS. I to nie jest tak tylko wyłącznie moja opinia, bo liczne opracowania na temat demografii w Polsce wprost uważają, że w przestrzeni publicznej jest dużo takiego dyskursu przedstawiającego rodzicielstwo, a zwłaszcza macierzyństwo, w negatywnym świetle. Omawialiśmy to między innymi w odcinku Dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci. I ja tak też ze swojego własnego doświadczenia jeszcze dodam, ja pochodzę z rodziny wielodzietnej i to jest coś, z czym ja się osobiście spotykałem regularnie od dzieciństwa, że wiele osób, no wiadomo nie wszyscy, ale niemało osób po informacji, że ja mam kilku braci, no to domyślną reakcją było założenie, no, że albo pochodzę z jakiejś patologii, albo w najlepszym wypadku jesteśmy strasznie biedni, albo takie lekkie zdziwienie, gdy się jednak okazywało, że jednak tak nie jest. A w przypadku no, nieco mniej uprzejmych ludzi, to już jakieś różnego rodzaju sugestie, czy tam żarty, że no z moimi rodzicami ewidentnie musi być coś nie tak, bo przecież nikt normalny nie mógłby mieć wszystkich dzieci. I ja to wyraźnie zaznaczam, bo jeżeli chcielibyście sugerować, że moja własna perspektywa na to wszystko jest pewnie zakrzywiona przez moje doświadczenie, to na pewno macie rację. Ale ostatnio natknąłem się na tegoroczny raport Instytutu Pokolenia, który na podstawie danych z GUS-u daje na to wszystko bardzo interesującą perspektywę, chyba nie do końca pasującą do takich popularnych, kulturowych wyobrażeń na ten temat, które dodatkowo daje bardzo ciekawą perspektywę na to, jak dzieci wpływają na przykład na budżet domowy, na sytuację zawodową itd. Po pierwsze, nie wiem czy widzieliście, że ludzie z większą liczbą dzieci zarabiają statystycznie wyraźnie więcej. I oczywiście jest tutaj kilka ale na samym początku. Na pewno czynnikiem jest to, że osoby mające dzieci są po prostu statystycznie rzecz biorąc starsze, więc będą zarabiać statystycznie nieco więcej. Kolejno, tutaj na wykresie to jest dochód rozporządzalny, czyli to zawiera też oczywiście 500+, ale zwróćcie uwagę, że wraz ze wzrostem liczby dzieci ten dochód wzrasta o znacznie więcej niż po prostu o 500 zł z każdym dzieckiem. I nie aż tak, jak to widać na tym pierwszym wykresie, bo tutaj wśród na przykład małżeństw bez dzieci są również zawarci emeryci, ale na kolejnym wykresie zobaczymy, że kiedy porównujemy to stricte osoby pracujące, to nadal jest to więcej niż samo 500 zł. I też na wstępie dla jasności, w tym raporcie będzie się powtarzać sformułowanie małżeństwo bez dzieci, to jest uproszczenie od małżeństwa lub związku nieformalnego mieszkającego razem bez dzieci, to jest suma tych obu. Natomiast ogólnie też podejrzewam też, że takim dość oczywistym wnioskiem dla niektórych z tego wszystkiego może być to, że no po prostu na dzieci decydują się ci ludzie, którzy mają więcej pieniędzy. I jak przejdziemy jednak do kolejnych obserwacji, to chyba się okaże, że ten wpływ jest nie wyłącznie w tę stronę. A dodatkowo, no też podejrzewam, że znajdą się osoby, które będą twierdzić, no dobra, dobra, ci ludzie z dziećmi zarabiają więcej, bo kreatywnie wyłudzają socjal na przykład i tak dalej. I ja nie wątpię, że takie osoby też tam są, też znam takie przypadki, ale ponownie być może kolejne obserwacje pokażą nieco inny obraz tego, bo jak spojrzymy dalej, to w ogromnej większości domów z dziećmi głównym lub wyłącznym źródłem utrzymania jest dochód z pracy najemnej, to znaczy na przykład z umowy o pracę. I co ciekawe, przy trójce i czwórce dzieci nieco to spada, ten odsetek ludzi pracujących najemnie spada, ale to dlatego, że rośnie w tych grupach odsetek ludzi, którzy mają własną firmę. Prawie 1/5 ludzi mających czwórkę i więcej dzieci to są przedsiębiorcy. Jeszcze w ogóle taka ciekawostka, wśród ludzi mających dzieci jest dużo więcej osób z kadry kierowniczej w porównaniu do singli i osób bezdzietnych. I co równie ciekawe, wśród rodziców czwórki i więcej dzieci tych kierowników, kierowniczek jest wyraźnie mniej, akurat w tej największej grupie z największą liczbą dzieci, ale są to równocześnie ludzie, którzy zarabiają wyraźnie więcej niż kierownicy mający trójkę dzieci czy jedno dziecko. I teraz taki już komentarz, bo oczywiście, że istnieje taka zależność, że osoby zarabiające więcej po prostu stać na dziecko lub dzieci, prawda? Ale zwłaszcza w świetle tych ostatnich wykresów, czy wam się wydaje, że mamy tylko takie sytuacje, że okej, założyłem własną firmę albo zostałem kierownikiem i teraz zaczynają pojawiać mi się myśli, że może w sumie rzeczywiście miałbym dziecko? Czy może są też sytuacje, w której chcę mieć dzieci, albo chcę mieć więcej dzieci, albo już właśnie mam więcej dzieci, więc w zasadzie to potrzebuję,
założyć własną firmę, żeby móc więcej zarobić, potrzebuję dopchać się do stanowiska kierowniczego, gdzie będę miał na sobie więcej odpowiedzialności, być może będę więcej pracował, bo stanowiska kierownicze, wbrew temu, co twierdzi internet, to nie jest bułka z masą, bo ta sytuacja i dzięki temu więcej zarobię, bo sytuacja, w jakiej już jestem, albo chcę być, albo niedługo będę, motywuje mnie do tego, żebym zarobił więcej. Ja tak ze swojego doświadczenia w pracy jako inżynier, ja widziałem wielokrotnie takie przypadki, że na przykład facet siedział 3-5 lat na jednym stanowisku, dostając tę regulaminową podwyżkę 50% rocznie, bo było mu wygodnie i nie miał żadnej potrzeby zmiany ani gdzieś tam dalszego rozwoju zawodowego, po czym albo brał ślub, albo jego żona zachodziła w ciążę i nagle następowała w nim zmiana. Okej, zamierzam się douczyć czegoś dodatkowego i na przykład zmienić pracę, żeby dostać lepszą pensję, bo nagle widzę potrzebę, żeby się postarać bardziej i żeby się przez to rozwinąć również. I podobne rzeczy można tutaj przeczytać w podsumowaniach tych rozdziałów, w samym raporcie właśnie, że dzieci motywują do pracowitości. Duża rodzina motywuje do robienia kariery zawodowej. I to, co teraz powiem, to potraktujcie oczywiście jako jakąś tam czyjąś opinię, ale ja się spotkałem z takim hasłem od kogoś, że dasz radę mieć jedno więcej dziecko, niż ci się wydaje, że dasz radę. Ja nie wiem, czy to jest prawda, bo może się jeszcze przekonam, ale w raporcie tutaj są jeszcze dwie takie ciekawe uwagi na temat ogólnej sytuacji materialnej rodzin. Wzrast ze wzrostem liczby dzieci spada odsetek gospodarstw, w których nie wystarcza nawet na podstawowe potrzeby. W przypadku rodzin z czwórką dzieci lub więcej w badaniu GUS nie zidentyfikowano takich rodzin, w których nie wystarcza na podstawowe potrzeby. I w badaniu też nie zidentyfikowano rodziny 4+, która oceniłaby swoją sytuację jako złą. I jest też coś takiego, mam wrażenie. Wszyscy ci ludzie, którzy mówią, że jak będziesz miał dzieci, to twoje życie się zmieni. To prawda wszystko i na pewno nie zmieni się na łatwiejsze życie, ale chyba niewiele osób mówi wam, że również ty się zmienisz wtedy. Ty nagle będziesz może chciał innych rzeczy, będziesz motywowany do innych rzeczy. Ja się kilka razy spotkałem z taką opinią, że ktoś mówi, że nie wyobrażam sobie siebie posiadającego dzieci. Okej, ale może nie bierzesz pod uwagę tego, że jeżeli będziesz miał dziecko, to będziesz już nieco inną osobą, niż jesteś teraz. I tu jest w ogóle kolejna ciekawa obserwacja, a mianowicie taka dotycząca nawyków i nałogów, bo przy jednym i dwóch dzieciach mamy odrobinkę większe wydatki na alkohol i tytoń niż w przypadku braku dzieci, niż w przypadku małżeństwa bez dzieci, ale na przykład przy trójce i więcej dzieci te wydatki spadają. I ponownie można z jednej strony sugerować, że to po prostu osoby, które nie piją i nie palą, decydują się na posiadanie większej liczby dzieci, ale myślę, że nie brakuje też przypadków, w których po prostu posiadanie większej liczby dzieci sprawia, że nie masz okazji stać się osobą, która więcej pije i pali, albo nie chcesz się taką osobą stać, bo ponownie robisz się nieco innym człowiekiem. Zdajesz sobie z tego sprawę, że dziecko na ciebie patrzy i cię naśladuje. I oczywiście też, jakby ktoś bardzo chciał, to można na to spojrzeć na zasadzie, ojejku, to przez dziecko nie mogę robić tego, co chcę. Ale jeżeli tym, co chcesz, to jest pić i palić więcej, no to może w zasadzie dobrze, że tego nie robisz, nawet jeżeli byś tak chciał. I ponownie, jeżeli ktoś chciałby zgodnie z tym obrazem kulturowym sugerować, że przy większej liczbie dzieci, no to wiadomo, patologia wódka i cygara, to jakoś tak się składa, że nie, że właśnie wcale tak nie jest z tych statystyk, a wręcz w przeliczeniu na jedną dorosłą osobę, to od rodziców wspólnie wychowujących dzieci więcej na alkohol i papierosy wydają single, a jeszcze więcej rodzice samotni. I to pomimo, iż single i samotni rodzice to są gospodarstwa domowe ze statystycznie niższym dochodem. Jeszcze jedna ciekawa obserwacja dotyczy w ogóle ekologii, tak, i wpływu na środowisko, bo ile razy to człowiek się osłuchał, że na dzieci to nie wolno, bo dzieci są złe dla środowiska i tak dalej. Przyjrzyjmy się temu, bo okej, faktycznie po pojawieniu się pierwszego dziecka ludzie zaczynają wydawać wyraźnie więcej na paliwo, co nie jest szczególnie dziwne, już pomijając tam szkołę i przedszkola, to nikt nie będzie jechał z chorym dzieckiem na przykład do lekarza autobusem, nieważne jak dobra byłaby komunikacja miejska, jeżeli ma możliwość pojechania z chorym dzieckiem samochodem, to zrobi, ale zwróćcie też uwagę, że kolejne dzieci po pierwszym zwiększają to zużycie paliwa tylko nieznacznie. Mając drugie i trzecie dziecko, wcale nie będziesz znacznie więcej paliwa zużywał, a
przy czwórce dzieci i więcej tego paliwa na osobę zużywa się już na przykład prawie dwa razy mniej niż w przypadku małżeństwa bez dzieci. A kolejno, jak spojrzymy ogólnie na zużycie energii, to na przykład małżeństwo bez dzieci zużywa tej energii średnio za ponad 450 zł miesięcznie, 227 na osobę, i dodanie jednego dziecka, czyli zwiększenie liczby ludzi w domu o połowę, tylko nieznacznie zwiększa sumaryczne zużycie energii, bo tu jest 465 zł, 155 na osobę. I tak samo dodanie tych kolejnych dzieci, przy dwójce jest to w sumie niecałe 490, przy trójce niecałe 500, w porównaniu do 450 w małżeństwie bez dzieci. Znaczy, masz dwójkę ludzi w domu, to zużywasz energii za ponad 450 zł miesięcznie, a masz piątkę ludzi w domu, zużywasz energii za niecałe 500 zł miesięcznie, przeciętnie. A ludzi jest ponad dwa razy więcej. I tutaj w ogóle na stronie głównej tego raportu jest też takie ciekawe podsumowanie, że rodziny wielodzietne w przeliczeniu na osobę są wielokrotnie bardziej ekologiczne niż ludzie mieszkający w pojedynkę z przyczyn zasadniczo oczywistych. Tak? Znacznie łatwiej i wygodniej jest łączyć pewne rzeczy, kiedy jesteście w grupie. Więc jasne, że ludzie zużywają energię, co nie, ale absolutnie nie jest tak, że każdy kolejny człowiek w rodzinie proporcjonalnie zwiększa to zużycie energii. A kto wie, może przy tym są pewne inne plusy ze sprowadzania ludzi na ten świat. I po co ja w ogóle o tym wszystkim mówię? Bo wiecie, ja wielokrotnie w różnych filmach powtarzałem, że są naprawdę dobre powody do nieposiadania dzieci. Na przykład, nie wiem, ktoś świadomie chce poświęcić się w całości, nie wiem, firmie, którą buduje, albo działalności artystycznej, albo pracy naukowej, albo czemuś takiemu. Ale ja mam też wrażenie, że dużo ludzi nie chce albo boi się posiadać dzieci ze względu na zestaw jakichś wyobrażeń i stereotypów na temat posiadania rodziny, które niekoniecznie są prawdziwe. Zwłaszcza ten stricte negatywny stereotyp, obraz dużych rodzin, w większości jest po prostu fałszywy. I być może po prostu nie warto, żeby akurat takie czynniki wpływały na takie decyzje. I wiecie, dla jasności, jeżeli akurat przypadkiem zastanawiacie się nad posiadaniem dzieci, czy posiadaniem więcej dzieci, to broń Boże nie podejmujcie tych decyzji na podstawie tego, że ktoś coś w internecie powiedział. I tak samo odradzam robienie analizy statystycznej i wyłącznie na tej podstawie podejmowania w ogóle decyzji w życiu osobistym, no bo posiadanie dziecka, jak każda relacja z drugim człowiekiem, jest kwestią z definicji, z zasady indywidualną. Ale można i oczywiście warto brać pewien ogólny obraz, żeby wiedzieć mniej więcej, czego można się spodziewać, a zwłaszcza mam wrażenie, warto taki ogólny obraz konfrontować z własnym wyobrażeniem na dany temat. Bo przecież nasze wyobrażenia, choćby na temat posiadania dzieci, to przecież to nie jest czysto racjonalna estymata tego, jak to będzie wyglądało w naszym życiu, tylko to jest właśnie suma skojarzeń kulturowych, również stereotypów, opowieści na temat tego, jakie krążą w naszej bańce. A takie rzeczy, no to już chyba jak najbardziej należy konfrontować z uśrednionym, uogólnionym obrazem, bo on, taki obraz wychodzący z badań, ma chyba znacznie większe szanse być dokładnym niż subiektywne kompletnie wyobrażenia. Tak mi się wydaje. I to tyle. A na koniec, zgodnie z zapowiedzią, dajemy też znać, że dzisiejszy odcinek wspierany jest przez Fundację na rzecz Uczciwej Bankowości. Każda osoba, która posiada kredyt we franku szwajcarskim, euro lub dolarze, może liczyć na bezpłatną analizę swojej umowy przez Fundację. Szczególnie warto to zrobić to teraz, ponieważ CUE przedstawiło kolejne pozytywne wiadomości dla wszystkich posiadaczy kredytów walutowych. Trzeba też pamiętać, że 98% frankowiczów odnosi sukcesy w sądach przeciwko bankom. I w świetle tego banki zaczęły wysyłać propozycje ugód, które niestety często są mało korzystne dla kredytobiorców, a Fundacja może Ci właśnie pomóc bezpłatnie zbadać takie propozycje i udzielić fachowej porady. A dodatkowo jest możliwość przeanalizowania swoich umów kredytów hipotecznych w złotówkach opartych o wskaźnik WIBOR. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, który jest na stronie. Fundacja wspiera również osoby posiadające kredyty samochodowe i gotówkowe, gdzie można odzyskać nawet 100% wpłaconych odsetek oraz prowizji. I co istotne, analiza jest całkowicie bezpłatna oraz nie ma żadnej opłaty wstępnej. Rozliczenie z Fundacją w przypadku kredytów samochodowych i gotówkowych następuje dopiero po wygranej sprawie, więc nie ma żadnego ryzyka. I Fundacja też bezpłatnie przeanalizuje i podpowie osobom, które nie radzą sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Jeśli nie wystarczą mediacje z danymi instytucjami, to jest też możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej i rozpoczęcia wszystkiego z czystą kartą. Aby skorzystać z pomocy Fundacji, nie trzeba też wychodzić z domu. Cały proces może być załatwiony w 100% zdalnie. Sama Fundacja posiada ponad 10-letnie doświadczenie i też wielu osobom już pomogła. W opisie pod filmem znajdziecie link do formularza kontaktowego oraz link do strony Fundacji. Jest również możliwość zapisania się na newsletter, jeżeli ktoś by chciał, gdzie co dwa tygodnie Fundacja będzie wysyłać wiadomości z poradami i najnowszymi newsami. Więc wszystkich, których dotyczą te sprawy, ja osobiście zachęcam, żeby zainteresować się, zobaczyć, bo może to naprawdę komuś pomóc. I do usłyszenia. Hej!
Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.